Otwieram 52. sesję Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Bardzo serdecznie, gorąco wszystkich witam na dzisiejszej sesji. W sposób szczególny witam starostę bielskiego Mariusza Filipiuka. Witam wicestarostę Janusza Skulimowskiego. Witam członków zarządu Mateusza Majewskiego, Tadeusza Łazowskiego. Serdecznie witam zastępcę wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Daniela Dragana. Kolega Bylina nieobecny. Bardzo serdecznie witam koleżankę i kolegów radnych Rady Powiatu Białej Podlaskiej. Brawo, brawo. Witam zaproszonych gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Zastępcy komendanta miejskiego Policji w Białej Podlaskiej jest z nami nadkomisarz Marek Kononiuk. Przepraszam bardzo. Kononiuk. Serdecznie witam w zastępstwie komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Białej Podlaskiej starszego brygadiera Marka Chwalczuka. Jest z nami w zastępstwie powiatowego lekarza weterynarii Białej Podlaskiej pani Agnieszka Juchim, którą serdecznie witamy. Witamy sekretarza powiatu Jarosława Gajewskiego. Witamy skarbnika powiatu panią Elwirę Harewicz. Bardzo serdecznie witamy i przy okazji gratulujemy certyfikatu panu dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu, pana Marka Zawadę. Witamy. Witamy panią Krystynę Beń, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Witamy pana Marka Tichoruka, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Serdecznie witamy dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie panią Małgorzatę Malczuk. Witam dyrektorów wydziału, kierowników referatu starostwa powiatowego w Białej Podlaskiej. Witam panią mecenas Katarzynę Pajdosz. I serdecznie witam media, które są obecne w dzisiejszej sesji, Radio Biper i Katolickie Radio Podlasie. Serdecznie witam. Przejdziemy, szanowni państwo, teraz do stwierdzenia kworum. Według podpisów na liście podpisywanym osobiście jest 20 radnych. Przejdziemy do potwierdzenia elektronicznego. Proszę o potwierdzenie kworum. Proszę zakończyć, z tego co wiem, radnego Byliny, pani członka rządu Czesławy Caruk, ani Arkadiusza Maksymika dzisiaj nie będzie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 20 radnych, w związku z tym stwierdzam prawomocność podejmowanych przez Radę Powiatu Białej Podlaskiej uchwał. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie porządku obrad. Przesłanej elektronicznej korespondencji państwo radni otrzymaliście proponowany porządek obrad. Czy są jakieś propozycje zmian? Słyszałem o jakichś autopoprawkach. Ktoś zgłosi? Komputer działa z opóźnieniem. Dobrze. Pani do panów informatyków coś komputer słabo działa. To poproszę o ewentualne zgłoszenie autopoprawek. O głos dyskusji prosi Mariusz Filipiuk, starosta. Proszę bardzo, udzielam głosu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. W imieniu zarządu powiatu proszę o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawek do projektów uchwał w następujących sprawach. Pierwszy projekt dotyczy określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, wspieranych dla osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych. To jest druk projektu numer 404.
Kolejny projekt dotyczy zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Bialski. To jest druk numer 403. I kolejny projekt dotyczy zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2022 rok, druk numer 401. I ostatni dotyczy zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2022-2041. I to jest druk numer 402. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście. Czy są jeszcze propozycje zmian w porządku dzisiejszych obrad? Nie widzę. Szanowni państwo, żeby nie czytać całego porządku obrad, uporządkujmy tylko. Pan starosta wnosi autopoprawkę druk 404, który zastąpi druk 391. Autopoprawka druk 403 zastąpi druk 392. Autopoprawka zarządu druk 401 zastąpi druk 399 i autopoprawka zarządu druk 402 zastąpi druk numer 400. Wszystkie pozostałe rzeczy zostają bez zmian, punkty i podpunkty. Chyba że państwo chcecie, to będę czytał cały porządek. Jeżeli nie usłyszę kręcenia głową na tak lub nie, znaczy na nie, no to uznam, że tak będzie. Więc przechodzimy do, nie widzę jakichś innych propozycji. Przejdziemy do przegłosowania porządku obrad 52 sesji Rady Powiatu 6 kadencji z zmianami takimi, jak przeczytałem przed chwilą. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę przycisnąć przycisk. Przepraszam, formalistyka. Każdy punkt musimy jeszcze przegłosować, czy państwo radni się zgłaszają. A więc przegłosujemy autopoprawkę druk 404. Czy kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem autopoprawki drukiem 404? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za autopoprawką, za wprowadzenie autopoprawki głosowało 20 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Autopoprawka będzie procedowana dzisiaj. Numer 404. Przechodzimy do następnego przegłosowania. Następnej autopoprawki, druk 403. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do dzisiejszych obrad druku 403? Proszę przycisnąć przycisk za. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Wszyscy radni byli za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciwnych. Stwierdzam, że autopoprawka druk 403 będzie procedowana na dzisiejszej sesji Rady Powiatu. Przechodzimy do przegłosowania autopoprawki zarządu druk 401. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem druku 401 i uchyleniem druku 399? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych za wprowadzeniem autopoprawki druku 401. Głosowało 20 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że będziemy procedować druk 401. I przechodzimy do przegłosowania wyrażenia zgody przez Radę Powiatu na wprowadzenie autopoprawki druk 402 zastępujący druk numer 400. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem autopoprawki do dzisiejszych obrad? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących, 20 głosów za. Stwierdzam, że autopoprawka została wprowadzona do dzisiejszej obrad sesji. Teraz przejdziemy do przegłosowania całego porządku obrad ze zmianami i z umiejscowieniem autopoprawek w takich miejscach, jakich już wcześniej wspomniałem. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonymi przez Radę Powiatu zmianami? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło 20 radnych. Za 20 głosów przeciwnych, 0, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła porządek obrad 52 sesji Rady Powiatu wraz z wprowadzonymi poprawkami.
Zamykam punkt trzeci, otwieram punkt czwarty. Przyjęcie protokołu 51 sesji Rady Powiatu. Szanowni Państwo, w związku z niewniesieniem przez Państwa radnych przed rozpoczęciem sesji poprawek jakichkolwiek uzupełnień, stwierdzam, że protokół 41 sesji został przyjęty. Taką mamy procedurę w statucie powiatu. Zamykam punkt czwarty, otwieram punkt piąty. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach 5a. Określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych wspieranych dla osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych. Druk numer 404. Chcę powiedzieć, że projekt uchwały wprowadzony autopoprawką uzyskał pozytywną opinię zarządu. Natomiast, żeby Państwa od razu uspokoić i wytłumaczyć, zgodnie ze statutem powiatu bielskiego, rozdział 4, paragraf 26, punkt 2, przewodniczący rady kieruje projekt uchwały do zaopiniowania przez właściwe komisje rady. W uzasadnionym przypadku przewodniczący rady może odstąpić od zasięgnięcia opinii komisji w projekcie uchwały, o czym zawiadamia radę przed jego rozpatrzeniem. Więc informuję przed rozpatrzeniem, gdyż poprawki wniesione i zaopiniowane, autopoprawki przez zarząd są jak gdyby nieistotne z całości uchwały. Zmiany są bardziej tak jakby powiedzieć porządkujące. Także czy są pytania jeszcze w związku z tą uchwałą? Państwo radni otrzymaliście nie tak dawno tutaj przed sesją. Może pani dyrektor tylko wytłumaczy ten moment, w którym następuje zmiana i zdanie podrzędnie złożone z kilku zdań zostaje jak gdyby zastąpione dwoma zdaniami. Bardziej zmiany takie porządkowe. Tylko to miejsce, gdzie nastąpiła zmiana. Pozostałe rzeczy radni mieli możliwość zapoznania się wcześniej. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Przeczytam punkt trzeci paragrafu 2, który otrzymuje brzmienie. Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym ustala się uwzględniając sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową mieszkańca zgodnie z warunkami określonymi w paragrafie 4. Pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym ustala się w uzgodnieniu z mieszkańcem na czas określony, jednak nie dłuższy niż na okres jednego roku. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały zgodnie z drukiem 404. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 404? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5b. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat bialski. Druk numer 404. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 403, a powiedziałem? 4. 4 było przed chwilką, parę razy wracaliśmy do niego. Tak, 403 oczywiście. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 403? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał?
Czekamy na oddanie głosu przez obecną na sali radną Elżbietę Iwaniuk. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Zagłosowało 20, przeciw 0, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, opuścił nas Pan Starosta, który wcześniej informował o bardzo ważnym spotkaniu i po prostu musiał opuścić w tej chwili, bo dosłownie za 3 minutki ma bardzo ważne spotkanie, więc proszę teraz o wprowadzenie do systemu głosowania, że Pan Starosta opuścił spotkanie i będzie nas 19 radnych. Już? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5c. Powierzenia gminie Kodeń zadania zarządzania drogą powiatową nr 1049 LTRS Kostomłoty Ołczyn położoną na terenie gminy Kodeń druk nr 393. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 393? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za głosowało 19, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5d. Powierzenia gminie Kodeń zadania zarządzania drogą powiatową nr 1056L Kodeń Tuczna Łomazy położono na terenie gminy Kodeń druk nr 394. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 394? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za podjęcie uchwały głosowało 19 radnych. Przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5e. Powierzenia gminie Pisza zadania zarządzania drogą powiatową nr 1066L. Droga krajowa nr 2 Chotyłów Zalutyń, droga powiatowa 1068L oraz drogą powiatową nr 1055L Piszczac Zachorów, droga powiatowa 1056L położonych na terenie gminy Piszczac druk nr 397. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 397? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za podjęcie uchwały głosowało 19 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5f. Powierzenia gminie Piszczac zadanie zarządzania drogą powiatową nr 1055L Piszczac Zachorów, droga powiatowa 1056L położona na terenie gminy Piszczac, druk nr 398. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem nr 398? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5g. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości druk nr 395. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 395? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za głosowało 19 radnych.
Przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5H. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Bialskim i Miastem Biała Podlaska w zakresie przyjęcia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, druk nr 396. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Dziękuję. Do głosu w dyskusji zgłasza się radny Daniel Dragan. Proszę bardzo, udzielam głosu. Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Mam takie właśnie pytanie, ponieważ chciałbym doprecyzować kwestie finansowe tej uchwały. Tutaj bardzo dobrze, że powiat wychodzi z kwestią wspierania przewozów autobusowych tak naprawdę na tym najbardziej potrzebnym naszym mieszkańcom odcinku, ponieważ no, do tej pory to było tak, że te połączenia głównie się zwijały. Jak obserwowałem tą statystykę, jak wygląda to w całej Polsce, bo takie dane tylko ZUS publikuje, to o ile w 2015 roku to było jeszcze 750 tysięcy kilometrów, to na koniec roku 2021 było 400 tysięcy już tych tylko połączeń. Natomiast no wiadomo, teraz mamy takie czasy, że trochę sytuacja sprzyja temu, żeby nowe połączenia otwierać, bo przy obecnej cenie ropy naftowej, jak kupuje się na stacji paliwo, to po prostu czasami można się złapać za głowę. Dlatego ważne jest dawanie mieszkańcom możliwości dojechania, szczególnie tym najsłabszym, emerytom, uczniom, do miejsc nauki, do lekarza. Tylko pytanie, kwestia tego finansowania. Rozumiem, że jest to potrzebne do uzyskania dofinansowania z rządowego programu dofinansowania przewozów autobusowych i w tym na pewno pewnie będzie partycypować i samorząd powiatu bielskiego, i samorząd miasta Biała Podlaska. Natomiast mam pytanie, czy brany pod uwagę jest w finansowaniu tych połączeń wkład gmin, przez które te połączenia będą przechodzić, ewentualnie województwa, które ma za zadanie wspieranie przewozów autobusowych pomiędzy dwoma różnymi powiatami, a takim jest miasto powiat grodzki Biała Podlaska i powiat ziemski bialski. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Do dyskusji dwa zdania ode mnie. Bardzo się cieszę, że wreszcie będę mógł zagłosować za tą uchwałą. Parę lat temu już dawno o tym mówiłem, żeby połączyć dwa powiaty, ziemski i grodzki, żeby dofinansować, żeby się powiaty dogadały. Dzisiaj widzę, że po ponad 3 latach sprawa staje się aktualna i będę mógł wreszcie zagłosować, żeby pomóc naszym mieszkańcom wszystkim, a nie zostawiać ich tylko na rogatkach miasta Biała Podlaska. Proszę bardzo, głos dyskusji prosi pan dyrektor. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Ja patrzyłem w stronę pana dyrektora i już udzielałem głosu, za chwilę pan widzę sprawę. Nie patrzyłem w tą stronę przed. Nie mam czterech oczu. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, chciałbym nawet powiedzieć. Chciałbym odpowiedzieć panu radnemu, jeśli chodzi o finanse. Przepraszam, bo pytanie tego dotyczyło. Pytanie dotyczyło, dlaczego akurat do Białej Podlaski, tak zrobimy. Nie, właśnie nie dotyczy. Tak, ta uchwała dotyczy tylko porozumienia z miastem Białopodlaską i to żadnych skutków finansowych to porozumienie ani dla powiatu, ani dla miasta. Dobrze, dziękuję bardzo. Chyba coś jeszcze pan. Dziękuję panu rektorowi. Pan radny. Dziękuję. Nie, może się wycofać w każdej chwili. Dobrze. Przechodzimy do przegłosowania. Nie widzę dalszych głosów, dyskusji. Proszę bardzo, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 396. Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 19, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się.
stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5i zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2022 rok, druk numer 401. Informuję Wysoką Radę, iż komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są pytania gdzieś? Nie widzę, przechodzimy do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały druk nr 401? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzyma? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5j. Zmiany uchwały w sprawie rekompensaty finansowej powiatu bielskiego na 2022-2041, druk nr 402. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywne opinie wszystkich komisji stałych Rady Powiatu, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 402? Proszę przycisnąć przycisk za. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto był przeciwny? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za głosowało 19, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W ten sposób wyczerpaliśmy punkt 5. Zamykam punkt 5. Otwieram punkt 6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Powiatu i Starostwa Bielskiego wyników analizy oświadczeń o stanie majątkowym. Pan starosta nasz opuścił, bo takie miał obowiązki. Czy pan wicestarosta? Proszę bardzo. Wicestarosta Janusz Kulimowski w zastępstwie pana starosty Mariusza Filipiuk. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zgodnie z artykułem 25c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym przedstawiam informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych. Przedmiotowa informacja dotyczy oświadczeń majątkowych za 2021 rok złożonych przez członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, sekretarza powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników starostwa wydających decyzje administracyjne z upoważnienia starosty, pracowników jednostek organizacyjnych wydających decyzje administracyjne z upoważnienia starostwa. Do złożenia staroście bielskiemu oświadczeń majątkowych za rok 2021 zobowiązanych było łącznie 71 osób. Termin składania oświadczeń majątkowych za rok 2021 upłynął 30 kwietnia 2022 roku. Podczas prowadzenia analizy oświadczeń majątkowych, również poprzez porównywanie z treścią poprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, badaniu poddano wszystkie rubryki dokumentów co do spełnienia kryteriów staranności, rzetelności i kompletności. Analizując składane oświadczenia, nie stwierdzono nieprawidłowości. Drobne pomyłki i braki były na bieżąco poprawiane i uzupełniane. Zgodnie z przepisami jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 18 października 2022 roku została zarejestrowana korespondencja Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informująca, iż przedstawione wojewodzie lubelskiemu oświadczenie majątkowe osób zobowiązanych do ich złożenia nie zawierają nieprawidłowości. Do dnia 24 października bieżącego roku wpłynęły analizy oświadczeń majątkowych z urzędów skarbowych Sparczewa i Łosic. W wyniku przeprowadzonej przez tamte organy podatkowe analizy nie stwierdzono nieprawidłowości w przedstawionych tam oświadczeniach. W dalszym ciągu do Urzędu Starostwa nie wpłynęła analiza oświadczeń majątkowych składanych do Urzędu Skarbowego w Białej i Radzyniu Podlaskim. Dziękuję. Dziękuję panu staroście. Teraz krótka informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych powiatu bielskiego za 2021 rok. Radni złożyli w tym roku oświadczenie majątkowe
za 2021 rok w terminie do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, dołączając ponadto kopię zeznania wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok 2021. W jednym przypadku zostało również złożone oświadczenie majątkowe końcowe i w jednym oświadczenie majątkowe pierwsze. Radni złożyli oświadczenie w dwóch egzemplarzach na formularzu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 roku. Termin na złożenie oświadczenia został zachowany przez wszystkich radnych. Oświadczenia zostały wypełnione kompletnie i starannie. W składanych oświadczeniach nie stwierdziłem znaczących uchybień czy braków formalnych. Zgodnie z artykułem 25c ustęp 6 ustawy o samorządzie powiatowym po jednym egzemplarzu złożonych oświadczeń złożono w Urzędzie Skarbowym Białej Podlaskiej. Naczelnik Urzędu Skarbowego jak dotąd nie przekazał analizy oświadczeń majątkowych radnych powiatu za 2021 rok. Zgodnie z artykułem 25d ustawy o samorządzie powiatowym wymóg jawności złożonych oświadczeń majątkowych radnych zapewni starosta bialski poprzez udostępnienie biuletynu informacji publicznej starosta powiatowego w Białej Podlaskiej. Informuję również, że swoje oświadczenie majątkowe złożyłem do wojewody lubelskiego, który na podstawie artykułu 25d ustęp 2 ustawy o samorządzie powiatowym przekazał jego kopię staroście w celu udostępnienia jawnych informacji w nim zawartych w biuletynie informacji publicznej. A jeszcze tutaj tylko pana starosta, bo czas mu leci. Czy pan starosta? Nie, to było podziękowanie. Dziękuję. Szanowni Państwo, w ten sposób wyczerpaliśmy punkt 6. Zamykam punkt 7. Sprawozdanie starosty z pracy zarządu powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Proszę bardzo. Nie widzę. Zamykam punkt 6. Otwieram punkt 7. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia. Proszę bardzo. Chciałbym poinformować, że do Biura Obsługi Rady Zarządu Powiatu wpłynęła następująca korespondencja. Podziękowania od wójta gminy Konstantynów oraz druhów strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstantynowie za przekazane wsparcie finansowe oraz korespondencja w sprawie dystrybucji węgla. Tutaj jeden z mieszkańców powiatu chciał się dowiedzieć, czy powiat bialski, starostwo ma możliwości rozprowadzania węgla w naszym powiecie. Korzystając z tego, że jestem przy głosie, żeby drugi raz się nie włączać, mam pytanie, tylko nie wiem do kogo tak naprawdę, ale chyba do Ministerstwa Aktywów Państwowych lub Ministerstwa Środowiska. Szanowni Państwo, tak mnie pewna sprawa bardzo nurtuje i ciekawi. Pamiętam kilka lat temu Polskę, całą media, obiega informacja, że Polska będzie prawdziwym Eldorado w pozyskiwaniu węgla z łupków. Co się stało? Gazu z łupków. I co się stało? Poprzedni rząd, jakby to sprawę, liczne badania, przez wyrzucone miliardy pieniędzy, chyba w błoto. Potrzebujemy się gazu jak mało kto. Rosja zamknęła nam kurki, a ponoć samiśmy z tego zrezygnowali. Węgla nie mamy. A łupki w Polsce są ponoć największe w Europie, jak jedne z największych w świecie. Obecny rząd ani słowem o tym nie mówi, ale żeby mnie dobrze zrozumiano, poprzednicy również ucięli to z dnia na dzień. Obecny rząd przez 7 lat ani razu w żadnych mediach nie słyszałem, że coś w tej sprawie robią. Może ja czegoś nie rozumiem, może nie rozumiem środowiska, może nie rozumiem przepisów, ale co się wydarzyło? Bo przecież niektóre badania pokazywały, że łupki u nas w Polsce są. A więc pytanie do Ministerstwa Aktywów. Co w tej sprawie robi się i dlaczego się nic nie robi? Lub do Ministerstwa Środowiska, to ustalimy tutaj z panią prawnik. Ja mam takie pytanie w imieniu własnym i mam nadzieję radnych Rady Powiatu. Dziękuję bardzo. To była moja wypowiedź. Do głosu w dyskusji, do dyskusji zgłasza się Marian Tomkowicz. Proszę bardzo, kolego radny, udzielam głosu. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, ja z dwoma interpelacjami zwracam się z uprzejmą prośbą do zarządu powiatu, aby uwzględnił w przyszłym budżecie remont drogi powiatowej na odcinku Burdziłówka Stara Droblin, około 2 kilometrów. Remont w zakresie własnym, nie wymaga dokumentacji. Chcę powiedzieć, gmina Leśna Podlaska będzie uczestniczyć w 50%. Jest to droga bardzo uczęszczana. W Droblinie znajduje się taki ośrodek sportowo-rekreacyjny, jazda konna,
bardzo duży hotel, bardzo popularny, mnóstwo ludzi przyjeżdża i ta droga jest w złym stanie, nigdy nie była remontowana. Jest naprawdę bardzo duża potrzeba. W tej chwili okazuje się, że byłaby to jedyna inwestycja powiatu na terenie gminy Leśna Podlaska. Koszt około po 600 tysięcy. To nie jest duży, tyle wydajemy. Wziąwszy pod uwagę na to, że remont, zrobienie nakładki asfaltowej jest to łatwe przedsięwzięcie i szybkie. Bardzo, bardzo o to proszę. Wiem, że w tej chwili toczą się debaty w zarządzie, jakie inwestycje, gdzie, prawda. To nie jest wiele. To nie jest wiele. Chcę też powiedzieć, że na terenie gminy Leśna Podlaska znajduje się najgorsza droga w powiecie. To stwierdziła pani dyrektor. Ale nie ubiegamy się na razie, bo wiemy, są priorytety tam, gdzie jest duży ruch. Tam, gdzie jest duży ruch. Chociaż ja jestem atakowany, kiedy ta droga Mariampol, prawda, Mariampol, Kolonia Witulin będzie robiona. Występujemy tylko tam, gdzie jest konieczność. Także bardzo proszę o rozważenie. Już występowałem z tym w piśmie do zarządu, kiedy składaliśmy na piśmie, ale jakoś tak nie widać, 20 września. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, zwracam się z uprzejmą prośbą do pani dyrektor Beń, do Zarządu Dróg Powiatowych o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby o taką wspólną refleksję, może wizję lokalną, przebudowy, może nie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej w Osówce z drogą wojewódzką. Chodzi o to, że trzeba przepuścić wodę. Woda zalega na naszej drodze. Skrzyżowanie jest w dobrym stanie, ale tak długo nie będzie, dlatego że tam będzie to wszystko zamarzało, te kałuże. Nie ma odprowadzenia. Droga wojewódzka nam zatrzymuje. Tam są pewne możliwości. To nie jest duży koszt. Chcę powiedzieć, że była i wizja lokalna. Byliśmy tam 11 maja. I była pani dyrektor, ja byłem, był pan wójt, radny z Osówki. No po prostu zwrócić uwagę, że trzeba by coś zrobić, bo będą roztopy, będzie wiosna, idzie zima i szkoda tej naszej drogi. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu. O głos w dyskusji prosi wicestarosta Jan Skulimowski. Proszę bardzo, kolego starosto, udzielam głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Co do tych łupków. Panie przewodniczący. Ale już ja nie do kolegi zadałem to pytanie. Myślę, że kolega w Ministerstwie Aktywów nie pracuje. Ja po prostu nie chcę. I jeszcze nie, tak, tak. I nie chcę od kolegi. I myślę, że nie będę pracował. No i dziękuję. Myślę, że nie będę pracował. Ale tak, tylko tutaj powstało takie jakby wrażenie, że się nic nie działo i pan przewodniczący nic nie wie. A wszyscy, jak tu jesteśmy, wiemy o tym, że były odwierty, były prowadzone i firmy, które zostały zewnętrzne, wynajęte do tego do sprawdzenia, sprawdziły i stwierdziły, że opłacalność wydobycia jest żadna. Jest to po prostu nieopłacalne. To jest jedna sprawa. Druga, żebyśmy byli może w takiej sytuacji jak kraje inne i że konieczność tego gazu wydobycia by była, pewnie oni by podjęli, jakby mieli takie zasoby, ten trud. My akurat takiej sytuacji i nie mamy, nie brakuje nam na tą chwilę gazu, więc nie bierzemy jak gdyby się za rzeczy nieopłacalne. Panie przewodniczący, jeśli pan pozwoli, odniosę się do, wygłoszę takie oświadczenie dotyczące poprzedniej sesji, na której zostało wymienione moje nazwisko w kontekście, że byłem przeciwny inwestycji w budowie drogi Chorodyszcze-Polubicze. Chciałem szanownych państwa poinformować, że ten pan, który wygłosił takie oświadczenie, manipuluje lub mówi nieprawdę lub nie rozumie, co to znaczy działalność w samorządzie. Najwyższą formą sprzeciwu i jedyną formą sprzeciwu jest głosowanie nad propozycją uchwały. Nie byłem, według informacji uzyskanych z biura rady, na żadnym zarządzie w głosowaniu przeciwny tej inwestycji. Wnoszę dlatego o to oświadczenie, żeby sprostować tą nieprawdę, która została wygłoszona. I myślę, że pan przewodniczący Dragan, bo to pan Dragan stwierdził, mógłby się przestać manipulować prawdą. O tak, dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękuję panu staroście. Jak już powiedziałem, ta odpowiedź pana starosty w sprawie łupku to w ogóle nie do mnie, bo ja nie do pana starosty zadałem to pytanie i myślę, że nie jest nad fachowcem, żeby się w tych sprawach wypowiadać. Już było raz zaklinanie rzeczywistości z ruskim węglem, którego sprowadzono ostatnio 14 milionów rocznie. Ponad normatywne poprzednikom zarzucano, że 4 miliony z groszami. Także proszę, ja chciałbym odpowiedź od fachowców i żeby było jasne, poprzednia ekipa rządząca też to zmarnotrawiła. W podtekście wiem, o co chodzi i wszyscy my wiemy. Wojska amerykańskie nie po to są w Polsce, żeby te łupki u nas pewnie wydobywać, ale ja chciałbym się dowiedzieć oficjalnie na piśmie, jakie jest stanowisko Ministerstwa Aktywów Państwowych lub środowiska. Ad vocem Daniel Dragan, proszę bardzo, kolego wiceprzewodniczący. Nie manipulowałem. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, odnośnie słów pana wicestarosty, chciałem się odnieść, że nie manipulowałem. To są takie słowa, które padły na tej komisji. Miał pan zastrzeżenia do tej drogi. Powiedział że nie ma na to pieniędzy. Później taką samą dyskusję prowadziliśmy właśnie na tej sesji. O tym właśnie rozmawialiśmy, że drogi, póki jest możliwość, jeszcze powiat ma możliwości finansowe realizacji, trzeba wspierać. To dobrze, że został pan przekonany na zarządzie i chwała panu za to, że pan zagłosował, ale był pan przeciwko na początku. Tyle mam do powiedzenia i to jest właśnie, czytałem o tym właśnie w protokołach, do tego się właśnie odnosiła tak samo ta dyskusja. Ja jestem w ogóle przeciwny temu, żeby jeżeli powiat ma możliwość inwestowania, drogi trzeba budować. Nawet teraz, jeżeli dostaliśmy pieniądze na nową drogę, 100 milionów złotych, nowy odcinek, który powstanie i bardzo dobrze. Nawet jeżeli ta droga będzie potrzebna dopiero za kilka lat, jak poprawi się koniunktura gospodarcza, kiedy będzie można wykorzystywać w pełni możliwości suchego portu w Małaszewiczach. Dobrze, że już mamy pieniądze i możemy z tego skorzystać. Chwała za to i takie inwestycje każde trzeba wspierać, ponieważ nie oszukujmy się, taniej moim zdaniem dróg już nie będziemy budować. Nawet jeżeli ceny spadają, czy tak jak dzisiaj nawet mówiłem o tej baryłce ropy naftowej, to nie widać tego na stacjach benzynowych. Ropa w tej chwili kosztuje taniej niż przed wojną, a ceny są 3 zł wyższe, praktycznie dwa razy. I to wszystko przekłada się na ceny wykonawstwa. Wykonawcy nie będą już budować dróg tak jak w dobrych czasach, kiedy czasami mogliśmy wybudować drogę za 50% kosztorysu. Dzisiaj zazwyczaj jest, że cena jest 30-40%, a czasami, jeżeli są jeszcze dodatkowo roboty wymagające zaangażowania właśnie wyrobów stalowych, bo stal też bardzo mocno poszła do góry, czasami są nawet 100%. Więc działajmy, żeby jak najwięcej tych dróg wybudować i starajmy się w takim kontekście iść. I bardzo cieszę się, że na zarządzie pan zagłosował później za, po tej całej dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W trybie ad vocem wicestarosta, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. I znowuż pan przewodniczący ma problem ze zrozumieniem, co znaczy samorząd. Ale to wszystko inne, pan przewodniczący Dragan. Dziękuję. Przecież doskonale wszyscy wiemy, że to, o czym rozmawiamy, to jest tylko wyraz troski, jeśli mówimy o tym, że czegoś nie ma, czegoś brakuje, że nie powinniśmy albo że nie możemy. To jest wszystko troska o finanse powiatu. Ale to nie jest sprzeciw. To nie jest sprzeciw i proszę to wreszcie zrozumieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście. O głos dyskusji prosi radny Marek Kościński. Proszę bardzo, kolego radny, udzielam głosu. Patrzę, ile będzie dojście, bo włączyłem stoper. Kurczę, już 100 metrów by mi świata przebiegł. Ja po prostu tak lubię kolegę, dlatego tak powiedziałem. Słuchajcie, w ramach trochę rozładowania tej emocji, no po prostu. No. Dziękuję panie przewodniczący. Długo nie będę dzisiaj przemawiał. Także mam taką sprawę społeczną, zupełnie oderwaną od tego, o czym tutaj była dyskusja. A wzięła się ona na kanwie tego, że zgłaszają się do mnie nasi mieszkańcy naszego powiatu.
Głównie dotyczy to mieszkańców miast z prośbą, żeby zabrać głos, żeby poinformować o problemie, jaki ich nurtuje. Otóż jak tutaj jesteśmy na tej sali, to z całą pewnością większość z Państwa jest kierowcami pojazdów mechanicznych, samochodów. I ci kierowcy zwracają uwagę na wprowadzenie zmian od jakiegoś czasu przepisów w prawie o ruchu drogowym. Dotyczy to uprzywilejowania rowerzystów, a także pieszych w korzystaniu z jezdni, konkretnie w przechodzeniu przez jezdnię. I jak płyną sygnały, kierowcy po prostu boją się jeździć. Jak gdzieś jest przejście dla pieszych, to nie wiadomo, czy ten pieszy wejdzie, czy nie wejdzie. Jak wchodzi, to często z telefonem komórkowym przy uchu. Albo wchodzi nagle, niespodziewanie, niczym nie sygnalizując zamiaru wejścia na jezdnię. I wówczas ten kierowca po prostu albo zdąży się zatrzymać, albo nie zdąży i wtedy dochodzi do nieszczęścia. Jeszcze gorzej jest z rowerzystami, a więc osobami, które poruszają się dużo szybciej. Są ścieżki rowerowe i są przejścia dla pieszych, po których też może przejeżdżać rowerzysta. Ale są też i takie, po których taki rowerzysta przejeżdżać nie może. A oni się nie oglądają, rozpędzają się gdzieś tam na tej ścieżce rowerowej i nagle zjeżdżają na jezdnię i przejeżdżają przed jadącym autem. Wiadomo, auta w mieście nie jeżdżą szybko, ale zaskoczenie i niespodziewana decyzja takiego kierującego jednośladem sprawia, że często dochodzi do zdarzeń na drodze, do wypadków, do kolizji z obrażeniami, szczególnie dla tego podmiotu, który jest słabszy, a więc dla rowerzysty. I sugestia osób, które mnie o to prosiły, o to dzisiejsze wystąpienie, jest taka, żeby zwrócić uwagę samorządu, być może, że władz, policji, na tego typu problem, żeby coś z tym zrobić. Zrobienie czegoś polega na tym, aby te przepisy dostosować, wprowadzić bardziej rygorystyczne regulacje, żeby korzystający z przejść dla pieszych, zarówno piesi, jak i rowerzyści, nie byli aż tak uprzywilejowani, ewentualnie stworzyć dodatkowe wymogi, dodatkowe obowiązki dla takich osób, które chcą po prostu skorzystać z przejścia na drugą stronę. Jednym z takich obowiązków, nie zawsze respektowanym, jest w stosunku do rowerzystów to, że rowerzysta powinien po prostu przez takie przejście rower przeprowadzić. Tak się niestety nie dzieje. Oni nie zwracają uwagi na to. Jadą normalnie sobie jak po drodze. I stwarza się sytuacja ciekawa dosyć, bo mamy podwójny ruch. Mamy ruch kołowy pojazdów mechanicznych i ruch rowerów, które gdzieś tam się krzyżują. I nie ma żadnej regulacji, nie ma żadnych świateł, nie ma żadnego zabezpieczenia, które po prostu wskazuje, kto ma pierwszeństwo. I według dzisiejszego stanu prawnego pierwszeństwo ma ten, który chce jechać rowerem i on jedzie gdzieś tam z daleka, kierowca nie zauważa, jedzie wolno, rowerzysta go wyprzedza z tyłu i skręca na przejście dla pieszych. I wówczas dochodzi do nieszczęścia. Taki problem chciałbym Państwu zasygnalizować. Jest to poważna sprawa. W skali kraju nie wiem, nie znam danych statystycznych, ale na pewno jest to duży problem. Myślę, że jak pan komendant zechce tutaj zabrać głos i uzupełnić moją wypowiedź, to może przekażę więcej informacji, czy to jest problem odczuwalny, namacalny, czy to jest problem marginalny. Z tego, co mi mówią wyborcy, to jest poważny problem i proszą taki organ jak nasz, Rada Powiatu, aby podjąć jakiekolwiek działania, jakie są możliwe, aby doprowadzić do poprawy warunków korzystania z jezdni, szczególnie przez kierowców, i utemperować nadmierną, że tak powiem, wyobraźnię osób korzystających z dróg, czyli pieszych i rowerzystów, że ich pierwszeństwo nie jest nieograniczone. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu radnemu. Tak już tak wzrokowo nawiązaliśmy kontakt z panem. Nie, z panem nadkomisarzem i chciałby parę słów wyjaśnienia. Proszę bardzo, panie komisarzu.
Mariusz Kononiuk, zastępca komendanta miejskiego Policji Białej Podlaskiej. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, odnosząc się tutaj do słów mojego przedmówcy, chciałbym dodać krótko i w zasadzie tylko skomentować krótko. Przed wprowadzeniem przepisów, które jakby sankcjonowały zasady poruszania się czy korzystania z dróg zarówno przez rowerzystów, pieszych, jak i użytkowników pojazdów samochodowych, trwały, jak Państwo wiecie, badania, które pokazały, że wprowadzenie tych nowych zasad i tych obostrzeń będzie skutkowało, plany takie były, że będzie to skutkowało zmniejszeniem wypadków drogowych, gdzie ofiarami, głównymi ofiarami były osoby niechronione, czyli tak zwani piesi i rowerzyści. Na naszym mieście, tutaj na terenie naszego miasta mamy do czynienia z ściągami komunikacyjnymi przecinającymi się, czyli są to ścieżki rowerowe i są to ciągi komunikacyjne. Nie mogę potwierdzić, że poziom bezpieczeństwa się zmniejszył od wprowadzenia tych obostrzeń i tych przepisów. Uważam, że wprowadzenie tych obostrzeń, wprowadzenie nowych zasad na drogach spowodowało zmniejszenie wypadków drogowych i kolizji. Główną przyczyną jest zwiększenie jakby wysokości grzywien nakładanych na sprawców kolizji drogowych, sprawców zdarzeń drogowych. I uważam, że zmiana przepisów wywołały jakby większą uwagę, większą atencję uczestników ruchu drogowego i co ma znaczący wpływ na poczucie bezpieczeństwa i też na ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Komendę Miejską Policji Białej Podlaskiej, ponieważ my rejestrujemy zdarzenia na terenie całego powiatu bielskiego. Także odnosząc się do Pana słów, mogę powiedzieć, że wprowadzenie tych zmian dało pozytywny skutek i pozytywny efekt. Oczywiście finansowo ma to przełożenie na wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, jednakże jest widoczna poprawa tego poczucia bezpieczeństwa. Dziękuję. Dziękuję panu komendantowi. A ja, korzystając z okazji, chciałem może dodać od siebie dwa zdania. Biała Podlaska jest stosunkowo małym miastem i tutaj jest okazja podziękować i pogratulować panu prezydentowi Michałowi Litwiniukowi za to właśnie, że pamiętam z jego programu wyborczego obiecał, że zrobi te ścieżki rowerowe i dużo przejść dla pieszych. I szanowni państwo, teraz wyobrażam sobie taką sytuację. Biała Podlaska, małe miasto, nieduży ruch stosunkowo. Kierowcy z naszego powiatu jadą do większych miast i myślę, że to, co tutaj przeżywamy przy tym małym ruchu jeszcze i tutaj Marka o obawach, to co się dzieje w wielkich miastach, gdzie ruch jest stosunkowo dużo szybszy, bo są arterie, gdzie można w mieście jechać 70 na godzinę i wyjeżdża taki rowerzysta. Więc myślę, że pan Litwiniuk bardzo dobrym pomysłem wystąpił i Rada Miasta Biała Podlaska, że wprowadzili to. I to w sumie moim zdaniem działa bardzo edukacyjnie. I po trzykrotność powiem. Edukacja, edukacja, edukacja. I myślę, że to w tym kierunku, Marku, się nie uchroni. Ale mówię, korzystajmy z Białej. Tutaj małe miasto, mały ruch, dużo ścieżek i jeszcze będzie więcej. Piękne miasto się robi, Biała Podlaska. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Proszę, radny Wojtek Mitura, ale tutaj w systemie kolega nie nacisnął się. Dobrze. Bo chciałbym też czas zmierzyć dojścia. Ja proszę. Nie wiem, bo stoper nie włączony. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Nawiązując do tego problemu, Szanowni Państwo, po wprowadzeniu, po zmianie tych przepisów, szczególnie jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych i wprowadzenie tego, że pierwszeństwo na przejście ma nie tylko pieszy, który się na przejściu znajduje, ale również, który zbliża się do przejścia, proszę zauważyć, że w mediach wylała się taka fala komentarzy, że pieszy ma pierwszeństwo wszędzie, zawsze. Nieprawda. Zgodnie z kodeksem ruchu drogowego w dalszym ciągu pieszy wchodząc na przejście musi się upewnić, czy nadjeżdżający pojazd udziela mu tego pierwszeństwa. O tym zupełnie zapominamy. I stąd też na przejściach są takie sytuacje, więc również dobrze było, gdyby media zwróciły na ten problem uwagę, że pieszy nie ma bezwzględnego pierwszeństwa na przejściu, że pieszy nie może wchodzić, tak jak było powiedziane, z komórką czy tak dalej. On musi również wchodząc na przejście upewnić się, że pojazd, który się zbliża, na pewno mu tego pierwszeństwa ustępuje, więc mówię troszkę znajomości przepisów. Też pieszym by się na pewno
przydało. Dziękuję. Dziękuję koledze radnemu. Więcej głosów w dyskusji nie widzę. Szanowni Państwo, zamykam punkt 8, otwieram punkt 9. Zamykam 52. sesję Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za sprawną sesję.